Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, to ja mam na imię Zuzia, a wy zwędrowaliście na kanał ZU. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej, żeby być już na bieżąco z każdym kolejnym moim filmem. Zapraszam was też na mojego Instagrama, gdzie możecie być ze mną na bieżąco i mieć ze mną większy kontakt. Oraz na mojego TikToka, gdzie czasami wrzucam jakieś filmiki, jak tańczę, coś pokazuję, cokolwiek, więc tam też możecie zobaczyć, czasami jest fajnie. A dzisiaj mam dla was wielki, naprawdę wielki haul z Vinted, powiem wam, że no trochę poszalałam. Wiecie, przyszedł nowy rok, uznałam, że przydałoby się trochę zmienić mój styl, a bardziej nawet nie zmienić, ale chciałam po prostu trochę go podrasować, robić jakieś takie fajniejsze, ciekawsze outfity. No i słuchajcie, kupiłam trochę rzeczy, które mi w tym pomogą. Także jest ich naprawdę sporo, więc dzisiaj wam wszystko pokażę, przymierzymy, pokażę na sobie. No i co, bez przedłużania przejdźmy do filmu. Tylko powiem wam, że tą koszulkę też kupiłam na Vinted i pokazywałam wam ją nawet w holu, też z Vinted, który nagrywałam, nie wiem, jakieś 2 miesiące temu, coś takiego, więc tutaj macie adnotację, także jeżeli ten film wam się spodoba, to koniecznie zajrzyjcie też tam. Zacznijmy od rzeczy, której chcę się pozbyć, której nie chcę już mieć i będę ją też wystawiać na moim Vinted, także tutaj was zapraszam, macie tutaj moje konto i tam wystawię m.in. te spodnie i też inne rzeczy. Dlaczego chcę wystawić te spodnie? Słuchajcie, kupiłam te spodnie za 15 zł. Są to takie zwykłe różowe spodnie z Bershki, rozmiar 34 i są naprawdę spoko, są super jakości, serio, nie widać po nich w ogóle, że są noszone. Ale słuchajcie, ja zobaczyłam te spodnie, zobaczyłam sklep Bershka, to jest sklep, do którego najczęściej chodzę, żeby kupować spodnie i jakoś nie pomyślałam o tym, że to mogą być nie mami jeansy. Ja nie umiem nosić obcisłych jeansów. Przestałam nosić obcisłe jeansy jakoś 2 lata temu, jak nie 3, i po prostu nie wróciłam do nich nigdy, więc to chyba o czymś znaczy. Nie lubię po prostu obcisłych spodni, nie czuję się w nich komfortowo, a one są obcisłe, słuchajcie. I naprawdę to jest jedyny powód, dla których ja ich nie zatrzymuję, bo normalnie super, jakby mega mi się podobają, są bardziej oryginalne, bo to nie jest zwykłe, bo to nie są zwykłe niebieskie jeansy, ale są obcisłe, więc będą na moim Vinted, ja je kupiłam za 15 zł, sprzedaję je za 10, także okazja. Przejdźmy już do faktycznych rzeczy, które zatrzymuję. Jak oglądaliście mój poprzedni haul z Vinted, wiecie, że ja lubię kupować w zestawach, bo po prostu wtedy zazwyczaj są jakieś przeceny, promocje i też, no wiadomo, kupuję więcej rzeczy, a płacę za przesyłkę tylko raz. Zacznijmy od pierwszego zestawu i to kupiłam od jednej dziewczyny. I kupiłam od jednej dziewczyny taki cały outfit, ona po prostu sprzedawała 2 rzeczy zarazem, w sensie wiecie, i jedną koszulkę i dostałam też od niej gratis. I słuchajcie, dostałam od niej takie coś. Dostałam od niej taką koszulkę, ona jeszcze jest ok w sumie, w sensie nie wiem, czy będę ją ubierać kiedyś, ale pewnie coś tam ponoszę ją, tylko widać, że jest po prostu mocno zużyta, ale ogólnie nie jest zła. I dostałam jeszcze bluzę, białą bluzę, taką bez kaptura, którą już wyrzuciłam, bo ogólnie po pierwsze jakość tej bluzy była okropna, miała jakieś plamy, była strasznie zmechacona, po prostu widać było, że jest stara. Po drugie, była po prostu nieładna według mnie. Ogólnie w gratisach nie ma nic złego, wiecie. Kto nie lubi gratisów? Uwielbiam gratisy, ale na początku jakby trzeba zapytać, czy chcę gratis, czy nie, bo ona napisała mi, że chce się jak najszybciej pozbywać rzeczy ze szafy, więc wyślę mi też 2 gratisy. I ona mi to dołączyła, taki liścik do rzeczy, więc jakby ja nie mogłam jej powiedzieć, okej, co to za 2 gratisy, powiem ci, czy ja je chcę, bo po prostu takim sposobem ona pozbyła się rzeczy od siebie, ale tym samym dała mi je, a ja ich po prostu nie chciałam. W sensie na tą bluzkę pewnie bym się zgodziła, jakby mi wysłała na tą bluzę, totalnie nie. Po prostu ją wyrzuciłam do tych kontenerów, to są na ubrania takie specjalne. A przymierzmy tą bluzkę, jeszcze chcę wam pokazać, jak ona wygląda. Więc tak wygląda ta bluzka, no słuchajcie, nie jest zła, to jest taki zwykły crop top, obcisły, krótszy. Ja mam dużo bluzek tego kroju i ogólnie nie jest zła, nie jest zła, coś tam ją ponoszę. Ale to nie jest jakaś, wiecie, po prostu przepiękna bluzka. Poza tym widać po prostu, że jest dosyć stara, już taka wyblakła, już ma taki materiał, że no faktycznie czuć, że nie jest to nowa bluzka. Okej, i już te rzeczy, które faktycznie od niej kupiłam, bo je chciałam. Po pierwsze jest to taka spódniczka i nie zdziwcie się, w tym holu będzie sporo spódniczek,
bo po prostu uznałam, że chciałabym zacząć w spódniczkach, a ja sama miałam chyba dwie, więc kupiłam sobie trochę. Jest to taka zwykła czarna spódniczka z zamkiem i słuchajcie, jakby jest też bardzo spoko, no nie? I akurat jakoś tutaj super, tylko kurczę, ona coś z nią robiła, ja nie wiem co, tutaj jest coś obcięte, są sznurówki jakby w środku, ona przewlekła sznurówki, bo była pewnie za duża i jakby wiecie, to jest dla mnie okej, że ona to zrobiła na przykład, ale chciałabym o takich rzeczach wiedzieć wcześniej, więc no kupując na Vinted wiem, że te rzeczy są używane, wiem, że ktoś je przede mną nosił, ale kiedy je kupuję, to oczekuję, że one są tak, jakbym je kupowała ze sklepu, tylko po prostu troszeczkę znoszone i to jak bardzo znoszone, no to wiadomo, to się tam patrzy na podstawie tego stanu, ale jeżeli mają jakieś większe uszkodzenia, czy nawet, no to nie jest do końca uszkodzenie, ale wiecie o co mi chodzi, no to powinno takie rzeczy się po prostu dawać do opisu. Po prostu się zdziwiłam, jak przyszła mi ta spódniczka, ale ogólnie jest spoko, przymierzmy ją tak. Okej, więc ta spódniczka wygląda tak, to jest dla mnie strasznie niewygodna pozycja, bo nawet nie stoję, jakbym stała normalnie, to byście nie widzieli, a jakbym kręczała, to też byście nie widzieli, więc tak wygląda ta spódniczka. Także no jest spoko, no. Zwykła czarna spódnica, typu taka tennis skirt, coś takiego. Jest git bardzo, dzięki tym sznurówkom się trzyma pięknie, więc no przynajmniej dają mi jakiś pożytek. Druga część outfitu to jest taka koszula, w ogóle ona mi trochę przypomina taką koszulę od piżamy, ale nieważne. Od razu mówię, że niektóre z tych rzeczy, tak wiecie, jak patrzycie na nie tak, to macie takie... Dlaczego ona to kupiła? Ale one właśnie wystylizowane jakoś, z jakimś fajnym dołem, a jakoś ładnie ubrane, naprawdę są spoko, okej? Okay? Po prostu uwierzcie mi, zaraz wam pokażę też, jak ona wygląda na mnie, według mnie to naprawdę wygląda spoko. I ten cały outfit był za 10 zł, więc wychodzi 5 zł na rzecz, także wydaje mi się, że mega, mega spoko. To wygląda na mnie, tak wystylizowane trochę, podwinęłam rękawy, zrobiłam z nich takie 3/4 trochę i zrobiłam też taki większy dekolt po prostu. I wydaje mi się, że już tak wygląda ona naprawdę, naprawdę fajnie z tą spódniczką. Może to nie jest jakby idealne połączenie, ale jest okej. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to jest coś, co chciałam od bardzo długiego czasu, czyli koszulka polo. Bardzo chciałam koszulkę polo, szczególnie bardzo mi się podoba, jak jest golf, na przykład biały albo czarny, cokolwiek. I jest właśnie koszulka polo na to. Strasznie mi się to podoba. I ona jest dosyć duża, ale też nie taka, że według mnie, że po prostu nie pływam. Okej, więc tak ona wygląda na mnie. Nawet taka sama, w ogóle z tą spódniczką też wydaje mi się, że byłaby spoko, jakbym wsadziła ją do spódniczki, do środka, też spoko. Okej, przechodzimy do kolejnego zestawu. Jak mówiłam, szukałam spódniczek i chciałam kupić na pewno czarną i białą, i jeszcze tam kupiłam kilka. I słuchajcie, akurat mi się tak złożyło, że znalazłam dziewczynę, która sprzedawała i białą spódniczkę, i czarną spódniczkę. Obydwie mają po prostu taki sam fason, są z Sinseya. Kupiłam je za 20 zł razem, więc 10 zł za jedną i powiem wam, że naprawdę bardzo jestem z nich zadowolona, bo super na mnie leżą, nie spadają mi nigdzie, nie są za duże ani nic takiego i są naprawdę w dobrym stanie, szczególnie ta czarna. Okej, więc tak wygląda ta czarna spódniczka i wydaje mi się, że jest super słodziaśna i po prostu zakochałam się w spódniczkach, okej? Nie mogę się doczekać lata, kiedy będę mogła zacząć je ubierać w końcu. I tak wygląda biała, więc no dosłownie to samo, tylko inny kolor. Kolejny zestaw. Pierwsza rzecz to jest taka koszula w cytrynki i jest bardzo słodziutka. Jest z krótkim rękawkiem i wydaje mi się, że ona u mnie będzie bardziej funkcjonować jako taka narzutka na coś niż faktyczna koszula, ale jako koszula też jest spoko. W ogóle mam przeuroczy kolor, te cytrynki też są super. Mam ją tutaj rozpiętą teraz, bo po prostu strasznie mi się nie chce zapinać guzików, jak powiedziałam, jestem leniwa. Także taka koszula. Fan, bardzo mi się podoba. Tej samej dziewczyny kupiłam spódniczkę. Tym razem jest to taka bardziej obcisła spódniczka. Nie wiem, to chyba nie jest jeans, ale taka podobna do jeansowej. Ale jest taka brązowa i strasznie mi się podoba kolor. Jest prześliczny i w ogóle cała jest taka vintage, bym powiedziała. Jest ładna, no. Jest z Zary. Jest w idealnym stanie. Jak mówię w idealnym stanie, to mam na myśli idealny stan. A wydaje mi się, że kosztowała chyba 15 zł, więc naprawdę mało. Więc tak ona wygląda. Jedyne, co jest dla mnie tak odrobinę za duża, w takim sensie, że nie spadnie mi i nie mam aż tak dużej przerwy, to możecie zobaczyć, że trochę mi tak odstaje, ale na przykład nie mogę ją podciągnąć do góry,
ani trochę, bo mi po prostu spada do tego samego miejsca. Ale to nie jest wina sprzedającej ani nic, tylko mnie, która bierze S-ki, mając nadzieję, że będą na mnie normalnie pasować, podczas gdy powinnam XS-ki brać. Okej, przechodzimy dalej, kolejny zestaw. Kolejne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka koszulka z Nike. Ona jest tak strasznie vintage. W sensie, no słuchajcie, ma taki dekolcik, taka tenisowa, coś takiego mogę powiedzieć. I wydaje mi się, że będzie idealna do mojej czarnej spódniczki. A więc tak ona wygląda, jak widzicie. No, ja jestem w niej zakochana, nie wiem czemu, ale jest naprawdę przepiękna. W sensie, nie wiem czemu jest przepiękna, ale po prostu jest tak strasznie basicowa, ale taka dająca takie właśnie vintage vibes i po prostu bardzo, bardzo mi się podoba. Od tej samej osoby mam taki różowy sweterek, taki haftowany jakby, nie wiem w sumie. Jest to taki właśnie różowy sweterek, krótki rękaw na biały golf. Czy wy sobie to wyobrażacie na białym golfie? To będzie przecież tak prześliczne. O! Raczej nie będę jej nosić bez niczego pod spodem, bo po prostu wydaje mi się, że wygląda to tak trochę niejako, ale właśnie z jakimś białym golfem będzie... Tak. I ostatnia rzecz od tej dziewczyny to taki biały sweterek, on jest z H&M-u i jedyne, co mi się nie podoba, to to, że on jest brudny. I to tak dosyć mocno brudny, nie wiem, czy to będzie teraz widać, ale to są takie bordowe plamy, wyglądają jak od jakiejś pomadki czy coś. No i teraz nie wiem, bo to jakby pachnie tak, jakby było wyprane. Nie wiem. Jeżeli po praniu to nadal nie zejdzie, no to strasznie słabo jakby. Mam nadzieję, że po prostu w praniu to zejdzie, albo jakoś da się to zeskrobać czy coś, bo to jest taka, no wygląda jak zaschnięta pomadka. Ale ogólnie sweterek jest fajny, taki, on jest trochę taki krótszy, bardzo basicowy, biały. Nic dać, nic ująć, jest spoko bardzo, bardzo mi się podoba. Kolejna rzecz od nowej osoby, jest to moje pierwsze... Moje pierwsze sweater vest. Sweater vest i znowu tutaj tego nie będę raczej ubierać same. W sensie wiecie, nic pod spodem, ale z jakimś białym golfem albo białą koszulą pod spodem. To i jeszcze spódniczka. Private school vibe. Wygląda to tak. To właśnie w ogóle wygląda jak z jakiejś prywatnej szkoły. Ma takie logo tutaj K&L, czy tam KL, nieważne. Dobra, powiedzmy sobie szczerze, że bez niczego pod spodem to po prostu nie wygląda na mnie dobrze. Może na kimś by wyglądało, na mnie na pewno to nie wygląda dobrze, ale z czymś pod spodem będzie sztos. Dajcie zresztą znać, czy chcecie taki odcinek, w którym będę wybierała outfity i po prostu wam pokazywała jakieś outfity. I tyle w sumie. Kolejna rzecz, nie wiem, czy to już jest ostatnie zamówienie, jeszcze nie, chyba przedostatnie. Oj, tam zrobiłam dosyć duże zakupy. I dziewczyna mi dała gratis. Tym razem się mnie zapytała, czy chce ten gratis. Ja powiem wam, że nawet nad tym myślałam, ale było to dla mnie takie totalnie nie w moim stylu, totalnie nie w mojej strefie komfortu i po prostu zastanawiałam się nad tym, ale z drugiej strony miałam takie nie, bo nie chcę po prostu za to wydawać pieniędzy, ale wiecie, jak zaproponowała to jako gratis, to miałam takie okej. Nie mam pojęcia, z czym ja to będę ubierać, kiedy ja to będę ubierać, ale kupiłam sobie coś takiego. I to jest taka koszulka, ona ma taki jakby gorsecik, nie wiem, to chyba nie mówi się na to gorsecik, ale wiecie, takie tutaj bardziej rozciągliwe i takie obcisłe przez to. I ma taki jakby dół księżniczkowaty. No to jest taka księżniczkowata trochę koszuleczka, ale ona mi się podoba po prostu, okej? Ona mi się podoba i chcę jakoś fajnie ją wystylizować, żeby nie była taka księżniczkowata też, żeby dół był po prostu jakiś taki bardziej i wydaje mi się, że może być spoko bardzo. Okej, usiądę sobie. Tak wygląda ta cała koszulka. Więc no, jest taka ciekawa, no. Nie powiedzieć, że jest ciekawa. No nie, no jest prześliczna, no. Tylko nie wiem, z czym ja to będę ubierać i jak i w ogóle, ale I'm trying, okej? Od niej też kupiłam taki biały top, bo ogólnie też szukając różnych rzeczy na Vinted szukałam takich basicowych topów na przykład właśnie, które mogłyby być po prostu taką podstawą jakichś fajniejszych outfitów, żeby wiecie, coś na to zadorzucić, coś ten i znalazłam u niej taki top, więc skupiłam. Okej, więc ten top też jest nie w mojej strefie komfortu i teraz mam czarny stanik, więc coś nie do tego, ale nieważne. Ogólnie z jakąś rzeczą z wysokim stanem, jakby ta spódniczka nie była na mnie za duża, mogłabym ją tak podciągnąć na przykład. No, ale ogólnie to jest malutkie, ale jest spoko. Właśnie jako taka baza na jakiś outfit wydaje mi się, że git. Kupiłam spódniczkę, która ogólnie jest śliczna. Jest naprawdę prześliczna.
Ale kupiłam rozmiar 38. Mój rozmiar to jest 34-36 i to z paskiem 36. Nie wiem, co mnie podkusiło. Ja jakoś nie zobaczyłam tego rozmiaru. Zobaczyłam spódniczkę, zobaczyłam ładny kolor. I ja, słuchajcie, bardzo chcę ją zatrzymać i bardzo chcę ją mieć, bo jest przepiękna. Tylko nie wiem trochę, jak to zrobić, bo nie ma nawet szlufek, żebym albo wsadziła pasek, albo jakoś, wiecie, sznurówkami, coś tam są jakieś tipy, bo szukałam na TikToku, ale nigdzie nie było, jak to zrobić bez szlufek. Okej, także żeby wam pokazać, jak to wygląda, związałam sobie tutaj gumką, ale no, to nie wygląda dobrze, więc nie mogę na pewno tak robić. Patrz, jak ona wygląda super. Jest przepiękna, tak strasznie mi się podoba. Okej, kolejna rzecz, też strasznie mi się podoba. Jest to taki sweterek zielony, prześliczny kolor. Raczej też jako narzuta, bo guziki zaczynają się dopiero tutaj, więc normalnie, no, taki dekolt jest trochę za dużo. Ale właśnie jakiegoś takiego topu. Prześliczny i kolor jest tak przepiękny, nie mogę z niego. Jedna chyba z moich ulubionych rzeczy. Z tych całych zakupów, więc... A inna rzecz. Ona jest wyjątkowa. Mnie bardzo mi się podoba, nie mam pojęcia, z czym ja to za to wystylizuję. Bo jest to taka kamizelka. Taka ośmieszna, z takimi motylkami. I ogólnie bardzo mi się podoba. Ale no właśnie nie mam pojęcia, z czym ja to będę ubierać. Bo jest to kamizelka bez rękawków, więc to też trochę utrudnia sprawę. To wygląda właśnie tak i nie ma żadnego guziczka. Nic takiego. Fajnie było, jakbym miała tutaj guziczek na przykład. I od tym by się zaczęła, bo byłaby taka... Tak fajnie można by było też właśnie wtedy wystylizować. I ogólnie wydaje mi się, że do białego topu albo czarnego jest spoko, więc... I guess czekam na lato. Chodzimy do ostatniej rzeczy od tej dziewczyny. I jest to taki top, który ma jakby tak osie zakłada, no nie? Zaraz zresztą pokażę, że wiadomo, jak zawsze. No i to też jest po prostu zwykły, biały, basicowy top, tylko po prostu jest takim ciekawym krojem. Tak on właśnie wygląda, więc no jak widzicie, jest bardzo basicowy, a tylko ma ten krój ciekawy i ma większość pleców odsłonięte. Kolejny biały, basicowy top już od innej osoby, jest to taki top z Misguided. Więc tak wygląda ten top na mnie, więc no też bardzo basicowy, tylko ma tutaj taki pasek, to jedyne co czyni go ciekawszym. I ostatnie już zamówienie, ostatnie dwie rzeczy, to są dwa basic topy bazy. Jedna to jest taka czarna koszulka, cała czarna, tylko to jest crop top po prostu, więc no, jest taka strasznie elastyczna. To wygląda tak, to jest taki dosyć luźny crop top, ale też nie jakoś bardzo luźny. W sensie nie jest na przykład jakiś szeroki, tylko po prostu jest troszeczkę taki luźniejszy, nie jest obcisły. Co za dużo mówić, nic nie ma do mówienia. Tej samej dziewczyny kupiłam kolejny basicowy top, taki brązowo-beżowy, taki jasny brąz. I ten jest na ramionczkach taki... I tak wygląda na mnie, on jest taki bardziej obcisły. Też nic dodać, nic ująć. To była właśnie ostatnia rzecz, którą kupiłam i to już całe moje zakupy na Vinted. No, dosyć sporo tych rzeczy kupiłam, trochę poszalałam, wiecie co chodzi. Jeżeli ten filmik wam się spodobał, nie zapomnijcie o paczce w górze, subskrypcji i dajcie znać w komentarzu, jak jeszcze nie daliście, czy mam nagrywać ten film o outfitach. Tyle, do zobaczenia w kolejnym filmiku już bardzo niedługo. Pa, pa!